Imprezom odbywającym się drugiego dnia Święta Miasta towarzyszyło rozstrzygnięcie miejskiego konkursu na najpiękniejszy latawiec. Zorganizowały go w ramach projektu Nasz Latawcowy Zawrót Głowy, Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Stowarzyszenie dla Ziemi. W konkursie udział wzięli mieszkańcy Łukowa, w tym dzieci z Czeczenii. Latawce oceniało jury, wybierając najładniejsze i najlepiej szybujące. Główną nagrodę, tablet, wygrała Weronika Mojzych z Gimnazjum nr 1 w Łukowie. Zapraszamy! Wyśmiał!